liczba osób aktywnych fizycznie uprawiających sport stale rośnie. Mówi się, że kilka milionów Polaków biega i to biega regularnie, czyli wychodzi na trening 3-4 razy w tygodniu, jeżdżą na rowerach, pływają, startują w zawodach triatlonowych, grają w gry zespołowe i ilość godzin spędzanych na aktywności fizycznej, która jest aktywnością większą niż rekreacja, jest już porównywalna do osób, których nazywamy sportowcami. Stąd te rekomendacje dla sportowców są bardzo jasne, ponieważ sport wyczynowy, wysoka objętość, duża objętość treningu i duża intensywność treningu wiążą się bardzo często z tak zwaną immunosupresją, czyli ze spadkiem odporności. Stąd sportowcy, którzy są w intensywnym okresie treningowym, mają tą odporność nieco obniżoną i częściej i dłużej chorują na zakażenia dróg oddechowych. W szczególności groźna jest tutaj grypa. Stąd rekomendacje szczepień. One płyną od specjalistów, którzy zajmują się ochroną zdrowia sportowców. Należy dodać tutaj jeszcze ryzyko związane z tym, że ci sportowcy bardzo dużo podróżują. Biorą udział w treningach, w których trenują duże grupy osób. Przebywają na obozach, w których przebywa jednorazowo kilkaset osób w jednym hotelu, więc jest to dodatkowy czynnik ryzyka zakażenia wirusem grypy, stąd ta rekomendacja szczepienia jest jak najbardziej uzasadniona.